Dzień dobry, Katarzyna Bugajak z kadry szkoleniowej Car Group. Ludzie, którzy osiągają swoje cele, cieszą się pełnią życia i przyciągają sukces. Mają oni często wiele wspólnych nawyków, które wpływają na ich codzienne działanie i myślenie. Zrozumienie i wprowadzenie tych nawyków w nasze życie może również nam pomóc w osiąganiu podobnych rezultatów. Określanie celów i planowanie są kluczowymi elementami osiągania sukcesu. Ludzie, którzy odnoszą sukces, zawsze mają jasno sprecyzowane cele, ponieważ wiedzą, że bez celów trudno jest skupić swoją energię i osiągnąć pożądane rezultaty. Cel może dotyczyć różnych sfer życia, takich jak kariera, zdrowie, finanse czy relacje interpersonalne. Kluczowe jest jednak to, aby cele były sprecyzowane i możliwe do osiągnięcia. Tworzenie planów działania jest drugim ważnym elementem. Gdy mamy już określone cele, musimy opracować plany, które pomogą nam je zrealizować. Planowanie obejmuje identyfikację konkretnych kroków, które musimy podjąć oraz ustalenie harmonogramu działań. Planowanie umożliwia nam również przewidywanie potencjalnych przeszkód i opracowanie strategii ich pokonania. Ponadto określenie celów i planowanie pomagają nam mierzyć nasze postępy. Regularne ocenianie naszych działań i porównywanie ich z założonymi celami pozwala nam śledzić nasze osiągnięcia i dostosowywać nasze działania w razie potrzeby. Bez samodyscypliny nie da się osiągnąć sukcesu. Osoby, które odnoszą sukces, doskonale zdają sobie sprawę, że samokontrola jest kluczowa w drodze do osiągnięcia swoich celów. Osoby te potrafią kontrolować swoje nawyki, czas i emocje, co pozwala im efektywnie zarządzać swoim życiem i skupić się na działaniach, które przynoszą pożądane rezultaty. Osoby sukcesu stawiają sobie wysokie standardy i konsekwentnie do nich dążą. Są wytrwałe i niezłomne w dążeniu do osiągania swoich celów. Niezależnie od trudności napotykanych po drodze, utrzymują postawę zdeterminowaną i nie poddają się łatwo. Ich wysokie standardy działają jako wewnętrzne wytyczne, które motywują do ciągłego doskonalenia się i dążenia do doskonałości. Samodyscyplina pozwala również osobom sukcesu efektywnie zarządzać swoim czasem. Osoby te rozumieją, że czas jest cennym zasobem i umiejętnie go planują, aby skoncentrować się na najważniejszych zadaniach. Potrafią wyznaczać priorytety i konsekwentnie realizować swoje plany, unikając rozpraszaczy i marnowania czasu na nieistotne czynności. Ludzie sukcesu nigdy nie przestają się rozwijać, ponieważ zdają sobie sprawę, że edukacja i rozwijanie umiejętności są kluczowymi elementami osiągania kolejnych poziomów sukcesu. Inwestowanie w edukację staje się dla nich priorytetem, ponieważ zdają sobie sprawę, że wiedza jest niezwykle cenna i może otworzyć nowe możliwości. Jednym z narzędzi, którym posługują się ludzie sukcesu, jest czytanie książek. Książki są skarbnicą wiedzy i doświadczeń innych ludzi. Poprzez czytanie zdobywają nowe perspektywy, inspirujące historie i praktyczne wskazówki, które mogą zastosować w swoim życiu. Ponadto ludzie sukcesu uczą się od innych. Starają się otaczać ludźmi, którzy osiągnęli sukces w swojej dziedzinie i czerpać z ich doświadczeń. Korzystają z mentorów, którzy mogą im doradzić i pomóc w rozwoju. Szukają możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń, na przykład przez networking i współpracę z innymi profesjonalistami. Biorą również udział w szkoleniach i konferencjach, aby poszerzać swoje umiejętności i być na bieżąco z najnowszymi trendami w swojej branży. Spotkania z ekspertami i uczestnictwo w warsztatach dają im możliwości nauki praktycznych umiejętności i zdobycia wiedzy, która jest zgodna z obecnymi potrzebami rynku. Wzrost osobisty jest kluczowym elementem drogi do sukcesu. Osoby sukcesu zdają sobie sprawę, że rozwój i doskonalenie siebie samego są niezbędne, aby osiągnąć swoje cele. Jednym z aspektów wzrostu osobistego jest praca nad swoimi słabościami. Osoby sukcesu nie unikają swoich słabości, ale raczej podejmują wysiłek, aby je zidentyfikować i nad nimi pracować. Świadomość własnych słabości pozwala im skoncentrować swoje wysiłki na ich poprawie, co przekłada się na rozwój i wzrost jako jednostki. Starają się je doskonalić i wykorzystywać w celu osiągnięcia sukcesu. Przez inwestowanie czasu i wysiłku w rozwój mocnych stron stają się bardziej kompetentne i pewne siebie, co zwiększa szanse na osiąganie swoich celów. Czas jest cennym zasobem, którego ludzie sukcesu nie marnują. Rozumieją oni, że efektywne zarządzanie czasem jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu swoich celów. Dlatego umiejętne planowanie, delegowanie zadań i skupianie się na najważniejszych priorytetach są dla nich nieodłączną częścią strategii. Ważne jest, aby mieć jasno określone priorytety
i umieć skoncentrować swoją uwagę na zadaniach, które mają największe znaczenie dla osiągania sukcesów. Ludzie sukcesu potrafią identyfikować kluczowe działania i koncentrować na nich swoje wysiłki, eliminując lub minimalizując rozpraszające elementy. Ludzie sukcesu wyróżniają się również pozytywnym podejściem do życia oraz wiarą w swoje możliwości. Zamiast skupiać się na przeszkodach i problemach, skoncentrowani są na poszukiwaniu rozwiązań i możliwości rozwoju. Widzą każdą sytuację jako szansę do nauki i rozwoju, a nie jako niepowodzenie. Dodatkowo praktykowanie wdzięczności jest częstym nawykiem osób osiągających sukces. Doceniają oni to, co mają, a nie skupiają się na tym, czego im brakuje. Regularne wyrażanie wdzięczności wzmacnia ich pozytywne nastawienie i pomaga utrzymać równowagę w trudniejszych momentach. Oprócz tego ludzie sukcesu wyznaczają sobie pozytywne cele. Skupiają się na tym, co pragną osiągnąć. Tworzą inspirujące cele, które napędzają ich do działania i przyczyniają się do ich osobistego wzrostu. Sukces to nic innego jak rezultat ciężkiej pracy i determinacji. Osoby odnoszące sukces doskonale zdają sobie sprawę, że droga do osiągnięcia celów może być wyzwaniem, jednak nie poddają się w obliczu trudności. Wręcz przeciwnie, są gotowi do poświęceń i nieustannego wysiłku, aby osiągnąć zamierzone rezultaty. Ludzie sukcesu wierzą w swoje cele i wiedzą, że są one osiągalne. To wewnętrzna wiara i przekonanie napędza ich do kontynuowania wysiłków, nawet wtedy, gdy inni mogą się już poddawać. Niezależnie od przeciwności, które napotykają, utrzymują optymizm i wiarę w siebie. Ciężka praca jest kluczowym elementem drogi do sukcesu. Osoby sukcesu nie szukają łatwych rozwiązań ani skrótów. Zamiast tego angażują się w ciężką pracę, systematycznie podejmując kroki w kierunku swoich celów. Nie wahają się poświęcać czasu, wysiłku i zdyscyplinowania, żeby osiągnąć to, czego pragną. Relacje z innymi ludźmi są równie kluczowe dla osiągania sukcesów i powinny znaleźć się w centrum naszych wysiłków. Osoby sukcesu zdają sobie sprawę, że nie mogą osiągać wszystkiego samodzielnie i że silne relacje z innymi ludźmi są niezbędne do zdobywania wsparcia, pomocy czy inspiracji. Umiejętne nawiązywanie wartościowych relacji to opieranie się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Osoby sukcesu są otwarte na współpracę i aktywnie słuchają innych ludzi, rozumiejąc, że każdy może wnosić unikalne perspektywy i pomysły. Przejawiają empatię i szacunek wobec innych, co sprzyja budowaniu silnych więzi. Ponadto osoby sukcesu rozumieją, że sukces często wynika z synergii grupowej. Wiedzą, że współpraca i wspólne dążenie do celów mogą przynieść lepsze rezultaty niż samodzielne działanie. Dlatego starają się budować zespoły i sieci kontaktów, które wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. Pielęgnowanie relacji to również umiejętność doceniania i szanowania innych ludzi. Osoby sukcesu okazują wdzięczność i uznają wysiłki i wkład innych osób. Działają w sposób uczciwy, lojalny, co przyczynia się do budowania trwałych relacji opartych na zaufaniu. Ludzie sukcesu nie boją się podejmować ryzyka. Rozumieją, że często największe nagrody wiążą się z pewnym stopniem niepewności. Są gotowi wyjść ze strefy komfortu, podejmować nowe wyzwania i uczą się na porażkach, zamiast się nimi zniechęcać. Chociaż sukces zawodowy jest ważny, ludzie sukcesu zdają sobie sprawę, że równowaga między pracą a życiem prywatnym jest kluczowa dla długotrwałego szczęścia i zadowolenia. Inwestują czas w rodzinę, przyjaciół, hobby i dbają o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Te 10 nawyków stanowi podstawę dla sukcesu w różnych dziedzinach życia. Niezależnie od tego, czy chodzi o sukces w karierze, związku, zdrowiu czy finansach, te nawyki mogą pomóc nam osiągnąć wyższy poziom spełnienia i satysfakcji. Warto jednak zauważyć, że sukces nie jest natychmiastowym rezultatem wprowadzenia tych nawyków. To proces, który wymaga czasu, wysiłku i wytrwałości. Niektóre nawyki mogą być trudne do utrzymania, ale warto pamiętać, że każdy krok naprzód jest krokiem w kierunku naszego sukcesu. Dlatego zachęcam do refleksji nad tymi nawykami i zastanowienia się, które z nich można wprowadzić do swojego życia. Pamiętajmy, że sukces nie jest czymś zarezerwowanym tylko dla nielicznych. Każdy z nas ma potencjał i możliwości, aby osiągnąć swoje cele i cieszyć się pełnią życia. Wystarczy tylko podjąć odpowiednie kroki i konsekwentnie działać.